I cyk, podejście drugie. Ja, Niklaus, tam Mordora. Cześć Mordora. Hej. Tutaj Call of Duty Black Ops 4. Battle Royale po poprzedniej porażce, znaczy porażce, szło nam świetnie, zabijaliśmy wszystkich, tylko grę wysypało. Moi drodzy, krótko powiem, bo już każdy i tak wie wszystko, o co chodzi. To jest Battle Royale pierwszy raz w trybie Call of Duty, bo Battle Royale, jak wiadomo, są już wszędzie. Fajna rzecz, mamy tutaj postacie z na przykład trybu zombie z poprzednich Black Opsów. Mamy tutaj w ogóle postacie główne z pierwszych części, jak Mason, Mendez, Reznov, Woods. I te multiplayerowe z multiplayera. Dobra, to ja wybiorę sobie na przykład tego pana niemieckiego tam naukowca bodaj, chyba to był, czy tam jakiegoś oficera, Richthofena z trybu zombie. I możesz Patty startować, Patty tu jako Scarlet. I co? Pierwszy raz Battle Royale w Call of Duty, pierwszy raz w Call of Duty tyle ludzi na mapie jednocześnie, bo 88 chyba jest maksymalnie. Pojazdy naziemne, pojazdy nadziemne, typu helikopter na przykład. Dużo rodzajów broni, modyfikacje, perki. I o dziwo, to wszystko całkiem się trzymie kupy i jest nie najgorsze, co zresztą sami zaraz zobaczycie. Nie wiem, jaki oni tam mają plan rozwijania tego trybu. Czy na przykład jak, z jaką częstotliwością będą mapy wychodziły, czy od początku będzie ino jedna, czy będzie ich więcej. Nie wiadomo tego jeszcze, ale jest to ciekawa odskocznia od na przykład dwóch tytułów Battle Royale głównego nurtu, czyli Fortnite'a i PUBG'a, w którego mi się już osobiście nie chce grać w zasadzie kompletnie. No, grafika jak na tak dużą mapę w Call of Duty, co jest kompletną nowością do tej serii, jest też całkiem przyjemna. Znaczy, jak się przyjrzy teksturom na przykład, no to takie Call of Duty 1, bym powiedział, ale no wiecie, no to może się to jeszcze coś poprawi, też nie sądzę. Ale za to gra działa płynnie, pewnie również i na słabszych sprzętach. Rozgrywka w ogóle jest taka bardzo płynna, taka smooth. Wszystkie te biegania, przeskakiwania, zbieranie broni i tak dalej. Nie ma dużego input laga, co jest fajne. Może będzie nie najgorzej, może nie wciągnie to jakoś na miesiące długie. Akurat optymalizacja ssie. No jak ssie, jak widzę, że nie ssie. Chociaż w sumie ja mam jeden komp, to ciężko mi o porównanie. No w każdym razie, no ale ja się nie mogę wypowiadać za innych ludzi. No mi akurat gra działa dobrze, no. No co mam mówić, że nie? Dobra, jeszcze cztery osoby i gramy. Deployment pending. Muka. Tu można sobie podejrzeć mapę. No mapa jest całkiem spora, no. Szczególnie jak na Call of Duty. Z destrukcji otoczenia, no to można zrobić szalone rzeczy typu wytrzaskanie szyby. I to by chyba było w temacie destrukcji w zasadzie na tyle. Ale chyba nikt się niczego innego po Call of Duty nie spodziewał. Także no bez większego szoku. Z broni się strzela przyjemnie. No nie jest źle, o dziwo. O dziwo, nie jest źle. Dobra, zaraz się deployujemy i lecimy. Widać nogi, co w Call of Duty jest prawdziwym wałytasem. Przestań do mnie strzelać. Ręce się zakrwawiły od rozbicia szyby? Nie, były już takie na początku, to już nie przesadzajmy. Nie jest aż tak dobrze. AO is hot. LZ is a free fire zone. No to Patty. Przepraszam, wybieraj. Ale ty już wybrałeś. Nie, ja tego nie klikłem, to było. A to to. Dobrze. Estates. Lecimy sobie w takich oto helikopterach. Co ciekawe, nie wyskakujemy wszyscy z jednego. Tylko. No to jump. Jump. Z kilku. I lecimy na takich wewiórkowych skrzydłach. Spada się szybko, to jest fajne. No nikomu się nie chce długo lecieć. Lecą tu z nami typki. To może być
Szybka, gdzie dynamiczna rozgrywka, Patty. Musimy szybko, szybko, szybko mieć broń. A ja znalazłem celownik na przykład. I kolbę. Ja auta. No, zajebiście. No, zginąłem. Także no. Mapka z... Tak, to jest Black Opsa 2 fragment? O kurwa. Squad destroyed by hostile action. Aha. No okej. Okay. To był akurat przykład Battle Royale'owego RNG, gdzie tak naprawdę bardzo dużo zależy od startu. No można się nie nagrać na przykład, jak to miało miejsce w tym przypadku. Siema Wiedźmin. Ale jak mówi stare przysłowie śląskie Patty, do ilu razy sztuka? 50. No, nie no, do 7 akurat, ale dobra. To odpalaj i jadym. Te miejscowości to są fragmenty map z poprzednich części. Aha, ej, a to jest ciekawa koncepcja akurat. To no. Nie głupie. Wiedźmin 3 kontynuuje subskrypcję w prezencie otrzymaną od użytkownika DJ Milord. Oh my gosh, Mr. Wiedźmin. Thank you very much from the deepest bottom of my heart. It really touches me and I am moved to tears almost. Thank you. And have a nice wieczór and noc. Do kiedy trwa open beta? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Myślę, że jak się wpisze w Google'a, to powinno bez większych problemów się odnaleźć odpowiedź. Do jutra do 19. O, to trzeba się nagrać. Musimy teraz, Patty, jakoś tak wylądować bliżej siebie. I się trzymać. Ale byliśmy blisko siebie. Ale nie wystarczająco. Blisko, not enough. Takie ładne kwiatuszki tutaj na przykład. Niektóre takie dopracowane, a niektóre tekstury takie żadne. Jak byk. Ciekawe, czemu tych graczy akurat tyle na mapie. Dlaczego 85 albo 88? Czemu nie 90? Albo czemu nie 100? To są takie, prawda, frapujące pytania. Dobrze, Patty, pozwól, że teraz ja wybiorę. Dobrze. Ja wybieram ogółem Fracking Tower. Tu już się wysypują. Ja bym w sobie też już się wysypała. A może tak na przykład tutaj, o. Tak nieoczywiście. No to go. No, czym się Wiedźmin, pa. Dzięki raz jeszcze. Chyba się nawet udało wybrać tak, że nikomu nie przyszło to do głowy. A, fajnie, szybko się ląduje, to mi się podoba. Nie ma czasu na pierdoły. U mnie jest armor jedynka, jakbyś chciał. O, jest ciężki karabin i jest celownik. Nie, to był celownik. A czemu nie? Jak się go... Aha, to chyba nie idzie akurat zamontować tutaj. Dziwne naboje w ogóle ma, jakby strzelał jakimiś kredkami. Takie o, fioletowe. Kapelę, tak. Twitchowe. Dobra. Nie zdechliśmy przy lądowaniu, to już jest dużo. Mam kłada jak coś. Taki. Ale mamy blisko strefę. No to gites. Mam drugą broń, mam toporek do rzucania. Jak to działa? Okej. Okay. Odbił się jak... z kauczuku. Siema, Wadlew.
I tak to właśnie jest. Kuchenka gazowa. No, Paty, ja się karnę pod ciebie. Brum, brum. Są też inne pojazdy. Są ciężarówki, są helikoptery. A przepraszam, ze zniszczalnego otoczenia to jeszcze płotki. Nie skłamałem. Tu byłaś? Byłam. Może chcesz na dwa kłady? To weź drugiego, bo nie zginiemy przynajmniej razem w momencie. Tutaj idziemy. No. Typek chyba. A nie, to ty wysiadłaś. Uff. Myślałem, że ktoś tam łaził. To jest... Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. O, mamy perka. Consumer. A, czyli skraca czas aplikowania apteczki na przykład. Czy jesteśmy w strefie? Nie. Ale blisko. Tu magazynek większy, cyk. Oj, elegancko. Fajnie, że to się montuje od razu. O, jak się tutaj Stefan nazywa? Nie wiem, jak się strefa nazywa. Ona jest czymś takim jak w PUBG-u. O kurwa. Taka po prostu... Jakby... Jak to nazwać? Ściana... Pole... Jakieś takie... Electromagnetic. Coś takiego. A Patty, może podjedźmy sobie do strefy. Te pojazdy są trochę za lekkie. A to w sumie ma swojego, nie? No, narobiłem larma. O, typy! O, typ z góry! Nie, Patty, co ty? Ja go tak z prawej spróbuję. Ale mnie obił. Muszę sobie dać w żyłę. I jeszcze. Tu jest... przy mnie granat. Kurde, Patty leże. Kurde! To seria mi strzelało, serio? O, jaką małpkę rzucił. To jest zombie. A, on miał fajny karabin, kurde. A, lagi były i w ogóle. Dobra. Jak tu się wyłazi? Masz quit game, tam gdzie miałeś spectate. Podejście numer 3. No to na 7 to jeszcze mamy 4. W sumie 5. Dobra, zmieniam postać, bo jak przegrywam, to znaczy, że postać jest pechowa. Weźmiemy legendarnego Reznova. Ale nie ma już głosu przez... jak to podkładał głos pod Reznova w Black Opsie? Gary Oldman. Tutaj niestety jakiś no-name. No ale... Można się było tego domyślić. Siema De Vito. Buongiorno, signore. Rio Mare. Donna Mamma. Spaghetti. Florencja. Pa, pa, pa. Gra ma kapa do 90 fps i lepiej jest ustawić 60 płynniejszy obraz. Serio? To bez sensu trochę. Takie coś zrobili. Po to człowiek kupuje, kurde, 200-hercowe monitory, a bez kozery powiem 500. Żeby się takie rzeczy działy? To jest nieludzkie ograniczanie swobód. O, jaki tu kolorowy jest ładny ten. Kontenerowiec.
pieprze. Idź, zostaw mnie. Ty zakochał, czy co? Jaki brodacz. Wygląda jak ten Miami z Pitbulla. Blackout. No i tutaj się personifikuje tytuł, czyli robi się blackout. Kolorowe jarmarki. Ram pam 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 pam. Blaszane zegarki. Ja bym tak tu. To już. Balonik. Ale mam płaszcz. Spadochron magicznie znikł. O kurwa. Co? Po tu, możesz też to podnieść. To jest jakieś złote. Złote? Aj waj, szalom. Strzela ktoś. To ja. To co ty strzelasz? A nie, znikło. Co? Lul. Co to jest? Łociu lub sto. Chyba mi tym oko wydubiesz. Jo. No, weź zrób z tego. Dobry użytek. Postaram się. Tu plecak jest. O. Ścięło mi grę. Wydupcyło. Ja pierdzielę. Ostatnie podejście. Jak mam testować grę, skoro ona się wyłącza? Dajcie mi szansę. Dobrze, że się tak szybko do gry łączy przynajmniej. Wygląda jak Last Cannon z Warhammera. Nie chcę waszych ustawień bezpiecznych. No i takie to przygody z betą właśnie, moi drodzy. No. Można mieć tylko nadzieję, że w pełnej będzie stabilniej. No ale przypuszczam, że tak. Błędy są wysyłane. Ja nic nie wysyłałem, a i tak pewnie idą automatyczne jakieś tam logi są wysyłane do twórców. Przecież w dzisiejszych czasach to wszyscy żeśmy są zacipowani. Zacipieni. Solo, nie chcę solo, chcę duo. Nie można się wrócić do gry? Nie. No, ja taką fajną broń mam. No to jak chcesz, to graj sobie, to ja sobie solo odpalę. Ktoś... Także, moi drodzy, spróbujemy solo. Jako może taki... W sumie to najlepiej byłoby wybierać takich nierzucających się w oczy, na przykład... Dziadka takiego. Stanton. Nie wiem, to taka... Teoria. Solo. Fill squad of... Jaki skład, jak ja jestem solo? Może w solo pójdzie lepiej. Może to Patty ściąga nieszczęście. Dzięki. Spoko. To postscriptum indyk tego robi 8 osób tak nie wywala potężnego koda. No, ale no... W sumie nie wiem, co tu powiedzieć. No to jest jednak beta, no przypuszczam, że po premierze nie będzie wywalało. Przypuszczam. Nie jestem, ale przekonany. O, rudy. Siema, inny. Ta-da-di-da-di-da-da-da. To jest fajna broń. Lol, przez krzak nie można przejść. Jak to nie? No nie, nie da się ukryć w krzaku. Ale jaja, panie Fertku. A, mołotow.
Ale można bić kolbą. To mi na przykład w PUBG brakowało. Jest taki fajny dźwięk, taki masny. Ale mi baba ciulo. A, jak się strzela, to się robi ruda. Ale jaja. Dobra, próba, jak to się mówi, finalna. Czy na tym streamie można zasnąć, czy jest to tyle akcji, że nie? To zależy. Ja kiedyś na dyskotece zasnąłem, także... Wszystko jest możliwe. Oh yeah! Co, wygrałaś już? Dwóch zabiłam. OMG. Alright. Trzeba być grube na dyskotece. No. To było na zielonej szkole, nie? No to było grubo. Przegrubo. Próbuję zasnąć od 3 godzin. A to sztuka polega na tym, żeby nie chcieć zasnąć. To wtedy zaśniesz. To dancing. Nie no, bez przesady, ja nie jestem taki stary, ten była dyskoteka. Dancingi to moja matka łaziła. Zrób mu ASMR. Dobra, inny patch. Kupuję suba. Twoje ciało i dusza cieszą się. Chcesz suba u Niklausa. Wiesz, że warto go kupić. Tak warto jak niewiele innych rzeczy na świecie. Sztuka polega na tym, że nie da się zasnąć jak się jest chorym. O nie wiem, jak jestem chory, to zawsze szybciutko zasypiam. Wypompowany chorobą. Siema Sikor, no. Sikor Mai nie poleca, ale to akurat Sikor jest wyjątkowym przypadkiem, nie? No po prostu niektórym to już nic nie pomoże. Ale to tym się nie warto sugerować. W żadnym razie. Cyk, cyk, leczonko. Jesteśmy w strefie. Wow. Ale była akcja, Patty. Zabiłem kobietę. O ja. To prawie tak samo strasznie, jakbym zabił człowieka. Czemu te okno się szczaskało? Kurde! Circle collapse imminent. Get to safety. 15. Jest. Nie. Nie to. Nie, no, zebrałem jakieś precjoza. 25 lat lub 200 zł mandatu, dokładnie. To jest kodeksu karnego KK. Dobra, 40, no będzie dobrze. Patrzcie, jakie kwiatuszki ładne. Nigdy nie miałem... Ej, serio ładne, jakie dopracowane. Ja pierdaczę. Jak można zrobić kwiatka z taką jakością tekstur przy zrobieniu gleby i trawy z taką jakością tekstur. Przecież to się w ogóle... Bez sensu. Tak, to jest PUBG od Koda. No widzisz, Sikor, PUBG to jest stresogenna produkcja. Człowiek się nastresuje, nadenerwuje.
Potem zaburzenia łaknienia, zaburzenia erekcji, stany lękowe, potliwość dłoni, suche pięty. To niestety tych... Zakola najgorsze. O, pociąg. Armour lever 1. Typ leży zabity. Chyba nie miał biletu. No wezmę, co ma na marnację, jakiś kurde fajny sprzęt. Mam grapple hooka? Wow. Faktiken. Czy to działa tak, jak ja myślę, że to działa? Lol. To jest całkiem ciekawe. Dźwięk, jak się trafia, taki nostalgiczny, jak w Quake'u. Troszkę. Całkiem fajny. Armor Leverage 2. Ała, połamałem sobie nogi. To można mieć fajnie dużo apteczek ze sobą. Jak w Fortnite'cie, co? W Fortnite'cie jest takie coś? Extended barrel, czyli rozszerzona beczka. Można się tu skryć? Można. Patrzcie, jak tu ładnie, wesoło tak. Że niby wojna, a my jednak zachowujemy pozory, że się cieszymy, że w ogóle. 25, taki dobry jeszcze nie byłem chyba. Bo się chowam, a może dlatego. A ta broń wygląda koszernie, konkretnie. A u ciebie, Pati, co? No ja czekam na ciebie. A, no dobra, to nie wiem, myślałem, że odpaliłaś czy coś. Nie, nie. Czy mam top 10? No, jeszcze 14. Wyszła natura. Aj, waj. Shalom. Dobra, nikogo nie ma w domu. Barykaduj się. No niestety nie ma takiej option. Kurde, ale ciągnie od okna. Zimno. Mm. 21. Nie, bo mi zaś powiedzą, że się chowam zamiast walczyć. Myślałem, że da się zrobić wślizg w powietrzu, w sensie tak skopa na przykład, wpaść przez okno, że tak wiadomo, o co chodzi. Nie da się. Szkoda, bo to by nadało grze takiego kolorytu, prawda, filmów z Van Damme. No, te wślizgi są fajne, strasznie długie. Net call. Supply drop incoming.
Wow, prawie bezgłośny. To fajne. Trochę oszustwo, no ale... Bo coś te perki dali. Tak, jest RC car tak zwany. Czyli sterowany samolocik, samochodzik. Ale muzyka w menu to jest taka... ostra. No. Siema Odin syn. No i 14. Jeszcze nigdy nie miałem lepszego brzucha. Jest strzelane. Nie do mnie, co prawda. Wydaje mi się, że wygląda lepiej niż PUBG. No bez przesady. PUBG nie wygląda źle. To też nie wygląda jakoś źle. Tam gdzieś jest. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. 13. Wow. Nie idzie tym jeździć? Ja widziałem, jak jeździ ludzie. A idzie. Wow. To w ogóle nie ma żadnej masy te auto. No ale dobra. PUBG źle chodzi. Serio, dalej źle chodzi PUBG. Po takim czasie. Widzicie, każdemu chodzi inaczej. Można zostać kierowcą wywrotki, tak. Pierwszy raz w Call of Duty. O, warto nadmienić. Zablokowałem się. Czy da się niszczyć otoczenie? Szyby i płotki. I parkany, znaczy parkany. Takie te, płoty. Circle collapse imminent. Get to safety. W PUBG-u i tak jest milion razy lepiej w porównaniu do tego, co było na początku. Lag, kurde, przy podnoszeniu z ziemi to jakiś kosmiczny. Pika paranoja. Co ta paranoja daje? Aha, kiedy wróg jest blisko, to jakiś sygnał dźwiękowy dostaje. No będzie miał Pawlos, będzie się nazywało Firestorm. O, jest top 10. Woohoo! Wow. Nice. Ktoś się tłucze. Dobra, szkoda życia. Ale jestem cichutki. W ogóle mnie nie słychać. O. O. Ktoś tak bzium. By ktoś laserem strzelił. Albo nie wiem co. Siema Migi Szagal. Jak Battle Royale ma wyglądać w WW3?
Serio, tam też będzie Battle Royale? No okej. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. No i kurde, 8. Ja się zamknę w sraczu. Na tym spuszczce nikt się mnie nie będzie spodziewał. W pasjansie będzie BR. No może być. Idzie ktoś chyba. Na G2 pogniewany. Nie wiem. Zależy co tam chcesz. Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Supply drop incoming. Teraz zjem wszystkie te boosty. Wkrótce chodzi. A co mam? Po nagu chodzić? Standardowe do 120. No, max. Wow, jaki bogacz. Fajny złodziej. W sumie, po co mi to? To już końcówa, 5 zostało. A ja w samym środku tego burdlu. Burdello Rio Mare Bum Bum Antonio. Ciśnie strefa, to tam się obsrają namiętowo. Jeszcze to ugra. No wątpię akurat, ale czwarte miejsce nie jest najgorzej. O, właśnie sikora, może tak być. A, nie idzie, nie, idzie. Nie przytrzymałem, o. Kurde, gdzie ta reszta? A, zaraz nas będą gonić. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. No, be advised. A przede mną to. To było takie chamskie. Z mojej strony, że wam powiem, że... Aż mi jest trochę za siebie, kurde, wstyd. Dominacja. Fati, jeszcze dwóch, co ty powiesz? Czy z rzeczy mam kciuki? Nie zrozumiałem. Że trzymam kciuki, żebyś wygrał. A, okej. Okay. Ja zrozumiałem, z rzeczy mam kciuki. Na szepcie dać linki. No. O Jezu, linki, już się boję. I no nie 10 gier. Znaczy no... Fajnie by było, gdyby nie było tyle. Dwie. Bere. Łazi tu. Na dachu.
Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Kurna, tu kajś był. Jestem. No, elo, Wojtas. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Kotwica na dach. Larmo będzie. A tak jeszcze nie wiedzą. A, ma tam, kurde, nie muszę być pierwszy. O kurwa, ale się wystraszyłem. Ja pierdacze. Aż mi się zimno zrobiło. Widzę. O fuk. A kurde. Ten mnie zaskoczył. No ale trzeci. No. Całkiem to było takie, muszę przyznać, fajne. Major instability detected. Safe zone evac orders. Patty, a jak twoje wrażenia? Obleci? No, spoko. Nawet fajne. Także czekamy na wasze wrażenia w komentarzach. Zostawcie tam łapkie, wiadomo. Może być w dół nawet, no. Wydaje się całkiem dynamiczne. I jest dynamiczne, jest dynamiczniejsze od PUBG'a na pewno. Czy jest tak dynamiczne jak Fortnite? No chyba nie, no. Nie ma na szczęście budowania. Na szczęście nikt nie wpadł na taki pomysł. Myślę, że fajne, że będzie można pograć. Także czekam na wasze opinie na YouTubie w komentarzach. Zapraszamy na streamy i kurde ciach.